Czasem chciałbym mieć jednak mniejszą głowę. Patrzcie, tam idzie. Siemka, trenerze. Palec nie górnik, nos nie kopalnia. Skup lepiej wzrok na piłce. Spoczko, trenerze. Mój wzrok jest zawsze na piłce. I strajk pierwszy. Nie byłam jeszcze gotowa. Strajk drugi. Co? Ewidentnie to był bol. Skarbie, mam nie żyt nosa, a nie oczu. Było czyściutko. A, ciągle ma w sobie ten ognisty zadzior. Poszła w kosmos! Szok, co za moc! Teraz uważaj! Machanie rękami nie pomoże ci w złapaniu piłki. Ale ona szybka! Mały John John, pokaż co potrafisz! Ten chłopak umie nieźle rzucić! Oj, dawaj, dawaj, Alana! Dotknij jej! I przefrunęła pięknym flipem nad tobą! Baca! Ten flip! Z ogromną przykrością stwierdzam, że Maja to jedyna osoba, która pasuje na czerwonego poncho. Ale to całkiem bez sensu! Dopiero co zaczęło nam się układać i miałaby znów tak zdradzić przyjaciela? Kiepska sprawa. Widzisz, to chyba pomoże. Czasami co innego jest myśleć, a co innego wiedzieć. Kumasz, a to co wiedzieliśmy nie jest tym co widzieliśmy, ponieważ dopóki sami nie zobaczymy tego... umknęło mi. A szkoda, bo to miało być podnoszące na duchu. Wiecie co? Ja rozwiążę tę zagadkę. Udowodnię, że Maja jest niewinna. Najlepiej od razu napiszę. Yo, Maja, spotkasz się pogadać? Kropeczki, odpisuję. Yo, fajnie, że napisałeś, bo muszę coś ci powiedzieć. Ta, pewnie, że nie jest czerwonym poncho. Jasne, stary. O, zaraz, kostka Keneta? Omar, nie uwierzy... Jak mogłaś mi to zrobić znowu? Ziom, co? Ty jesteś czerwonym poncho! Nie mam pojęcia, co ty wygadujesz. Oho, czyżby? Nie ty nas wykiwałaś w jaskini astronomów? Nie ty ukradłaś kostkę? Co? Myślisz, że wzięłam tę marną kostkę? Ou, co to? To twój nowy gadżet? Czekaj. Omar! To jest grane! Omar, co tu się dzieje? Mam kostkę! Tak! Super! Kelsey! Oj, czekaj! O tutaj! O, tak, ale miło! Odrobinę w lewo! Kosteczka! Możesz strzelać, ale nie uciekniesz! Nieważne! Dzięki, JP. Jesteś cała? Tak, i mam kostkę.